W związku z przypadającym 18 lutego Dniem Baterii, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina jak prawidłowo radzić sobie z tym kłopotliwym odpadem. Każdego dnia korzystamy z urządzeń zasilanych bateriami i akumulatorami różnego typu. Baterie znajdują się w zabawkach, zegarkach, telefonach komórkowych, latarkach, laptopach czy radiach. Rocznie przeciętny Polak używa 315 baterii, często nie zdając sobie sprawy z faktu, iż wyrzucając baterie do pojemnika na odpady zmieszane przyczynia się do skażenia środowiska. te baterie to odpady niebezpieczne. Do produkcji baterii wykorzystuje się wiele substancji toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi, takich jak ołów, kadm, rtęć, nikiel czy lit. Substancje te, przedostając się do organizmu wraz ze skażoną wodą lub żywnością, powodują poważne zmiany chorobowe oraz nowotworowe. Wyciek elektrolitu z baterii Czyni baterię niezdatną do dalszego użytku. Jeżeli chcesz usunąć wylaną baterię ze swojego urządzenia, pamiętaj: wyciek chemiczny może mieć działanie drażniące lub żrące, co oznacza również zagrożenie dla Twojego zdrowia, dlatego przy obchodzeniu się z wyciekiem elektrolitu z baterii użyj rękawiczek. Baterię możesz wyjąć ręcznikiem papierowym lub wykałaczką. Bezwzględnie unikaj kontaktu w ucieku ze skórą lub oczami. Po bezpiecznym usunięciu Możesz ją wrzucić razem z innymi wyczerpanymi bateriami do specjalnych pojemników, które znajdziesz na przykład w sklepach, do punktów elektroodpadów zlokalizowanych na terenie KZGRL, do czerwonych pojemników lub zawieźć je do przoku. Pamiętaj, baterii nie wyrzucamy do odpadów zmieszanych.